Antek Królikowski wrócił na Instagram. Już mu niczego nie hakuje, foto. Kiedy słyszy się Antek Królikowski, od razu na myśl przychodzą jedynie największe afery. Kiedy jeden skandal cichnie, zaczyna się kolejny. Aktor od dawna jest w konflikcie ze swoją, jeszcze, żoną. Joanna Opozda, która ostatnio zdenerwowała się na publikację intymnych screenów z nią w roli głównej. Antek tłumaczył się potem, że jego konto zostało zhakowane. Przypominamy, na profilu Antoniego Królikowskiego pojawiły się prywatne nagrania z Opozda. Mój Instagram został zhakowany. Antek, mimo zatrudnienia specjalisty od wizerunku, wciąż pakuje się w nowe klopoty. Na swoim koncie ma nie tylko głosne rozstanie z Joanną, a potem afery z nią związane. Ale także hec zorganizowania kontrowersyjnej gali MMA i zatrzymanie przez policję za prowadzenie samochodu pod wpływem niedozwolonych substancji. Dalsza część artykułu pod materiałem wideo. Królikowski raz na jakiś czas, regularnie, znika więc z mediów społecznościowych. Zwykle nie na długo. Antek Królikowski przez pewien czas był nieobecny na swoich social mediach. Ostatnie zdjęcie, jakie opublikował, jest jeszcze z ubiegłego miesiąca. Pozuje na nim ze swoją nowa ukochana. Prawniczka Izabela. Jako smalok to docenił ich selfie, bo pod postem znalazło się mnóstwo negatywnych komentarzy. Kropka. Może więc dlatego Antek skupił się na pracy? W miniony piątek długo niewidziany Królikowski opublikował na Instagramie relację z planu filmowego. Antek na filmiku z uwagą i skupieniem przygląda się odegranej co dopiero scenie. Jak widać, mimo skandali, nie może narzekać na brak pracy. Chcielibyście go gdziekolwiek zatrudnić.